Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Drodzy Państwo, tak jak przed tygodniem informowałam, dzisiaj w audycji dla chorych będziemy mówić o mukowiscydozie. Taka nazwa choroby wydaje mi się mało rozznanej wśród ludzi, których to nie dotyka ta choroba. Ale zaraz dowiemy się, o co chodzi. W studiu goszczę trójkę osób. Pani Aneta Puszko, która jest dyrektorem Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, oddział w Gdańsku. Witam Pani Aneto. Witam serdecznie. Oraz małżeństwo, Pani Bożena i Pan Tomasz Tobis, którzy są rodzicami dziecka chorego na mukowiscydozę. Jak dziecko ma na imię? Ma na imię Adam. Adam, a syn 19-letni. Och, dziecko, 19-latek. A i dodatkowo jeszcze pan Tomasz jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Witamy serdecznie. Bardzo, bardzo się cieszę, że przyjechali państwo z Gdańska. Znaczy nie dlatego, że z Gdańska, ale że zadali państwo sobie trud przyjazdu. Muszę powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o mukowiscydozę, to już od lat jakoś tak prowadzę rozmowy z różnymi środowiskami, szczególnie z panią Dorotą z południa Polski. No ale przyjechać z południa Polski, już nawet zapomniałam, jaka to miejscowość, ale nie wiem, chyba Nowy Sącz, czy no, coś tak, w tym rodzaju. Przyjechać na godzinę do Torunia, to jest duży wysiłek i dlatego cieszę się, że wy z bardziej bliskiej odległości. A wiemy, że pani Dorota jest z nami. Tak, jest z nami. Mam nadzieję, że słucha. Pani Doroto, już na początku pozdrawiamy panią. Pozdrawiamy. Zresztą całe środowisko, wszystkie osoby chore i również rodziców i tych, którzy pracują na rzecz osób chorych na mukowiscydozę. Ale ponieważ, tak jak powiedziałam na początku, mało wiemy na temat mukowiscydozy, to powiedzmy, co to jest takiego? Pani Aneta, pani dyrektor, proszę. Tak, jest to choroba genetyczna, choroba, z którą się rodzimy. Choroba dotycząca mutacji genu, który źle zmutowany gen powoduje chorobę wieloukładową, wielonarządową w całym organizmie. Praktycznie niszczy organizm od wewnątrz. W głównej mierze objawia się tym, że gęsty, lepki śluz zakleja organizm od środka. Dotyczy głównie tych organów, których produkcja jest tego śluzu. U chorych na mukowiscydozę jest on produkowany w wielkim nadmiarze i w takiej też lepkości, co jest wielkim takim środowiskiem nagromadzenia się bakterii. Dotyczy to w głównej mierze układu oddechowego, układu pokarmowego, rozrodczego. I nasi pacjenci borykają się z tym, żeby móc jak najdłużej żyć w jak najlepszych warunkach, muszą pozbyć się tego śluzu z organizmu. Pozbywać się, bo pozbyć się pewnie nie można, co? No tak, pozbywać się. Pozbywać się choroba, niestety, codziennie. Postępująca, dokładnie. Tak, to jest wielki trud każdego dnia. Czy przyczyna tej choroby jakoś jest znana? Czy uwarunkowana genetycznie, ale coś więcej jeszcze wiadomo? Uwarunkowana genetycznie. Możemy powiedzieć, że w Polsce w tej chwili co 25 Polak jest nosicielem wadliwego genu, który powoduje chorobę. Jeżeli dwóch nosicieli się spotka i chcą mieć dzieci, to 25% ich dzieci prawdopodobnie będzie właśnie osobami chorymi na mukowiscydozę z objawami. A z racji tego, że mutacji genów jest już w tej chwili, możemy powiedzieć, ponad 2000, każdy chory na mukowiscydozę choruje troszkę inaczej. Mm-hmm. Stąd też jest większa trudność z diagnostyką, z kierunkiem leczenia, też w zależności od tego, jakie bakterie zasiedlają jego organizm, na ile już są odpornione od leków, to też tym trudniejsze jest leczenie naszych chorych. Czy ta choroba jest diagnozowana wcześniej, czy też można żyć z tą chorobą i skarżyć się jedynie na, nie wiem, na jakiś kaszel, na zapalenia różne, na infekcje? Jak to jest? Mamy, pan Tomasz, to tak, mamy bardzo nielicznych, pojedynczych, można powiedzieć, pacjentów, którzy zdiagnozowali się w wieku
starszym lub nawet w wieku dorosłym, ale to są przypadki bardzo rzadkie. Najczęściej, zdecydowanie najczęściej pacjenci są diagnozowani w pierwszych miesiącach życia, od teraz lat. A w tej chwili mamy, tak, ponieważ w tej chwili mamy od kilku lat badania przesiewowe. Tak? Natomiast chciałem cofnąć się jeszcze do tego momentu, kiedy badań przesiewowych nie było. Dowiadywaliśmy się, my, czyli pacjenci, rodzina, znajomi, o chorobie osoby z mukowiscydozą, na przykład wskutek ciężkich, nawracających zapaleń płuc i oskrzeli. Kiedy... I podejrzewam, że dziecko leczono antybiotykami, bo ciągłe zapalenie oskrzeli, ciągle coś z gardłem, ciągle, prawda? A to przyczyna była zupełnie inna pewnie. No tak, w przypadku naszego syna w wieku 5 miesięcy miał już przebyte 2 zapalenia płuc. To sytuacja bardzo nietypowa dla takich normalnych pacjentów, jeśli tak można powiedzieć. A więc pierwsze miesiące życia, a teraz wskutek badań przesiewowych ta informacja dość szybko się ujawnia o chorobie. No, to przejdźmy wobec tego, jeżeli już pan powiedział o waszym 19-latku, to powiedzmy, co zaczęliście robić 19 lat temu, to teraz jest już chyba większa możliwość leczenia, ale 19 lat temu, czy mieliście możliwość leczenia, czy ktoś wiedział, o co chodzi w tym? To znaczy nasza droga w ogóle do tego, żeby faktycznie leczenie podjąć, nie była też taka prosta, chociaż mieliśmy dużo szczęścia, ponieważ mieszkamy w Gdańsku, w dużym mieście, w którym dodatkowo była poradnia mukowiscydozy i druga w Polsce. Wtedy były tylko w Rabce, w Krakowie, no i właśnie w Gdańsku. Więc można powiedzieć, że to rzeczywiście rządzenie losu. Tak, szczęście, że tak się stało i nasz syn został rozpoznany jako mukowiscydoza w wieku 4 miesięcy w sumie. Troszkę to trwało. Tam przeszliśmy swoją drogę właśnie z tymi zapaleniami płuc i też drugi taki objaw to jest taki właśnie ze strony układu trawiennego, czyli nasz syn po prostu chudł. Zamiast się rozwijać jako takie dziecko, które w tym okresie najbardziej rośnie i tak dalej, on po prostu nie przybierał na wadze. I do tego właśnie te objawy ze strony układu oddechowego, które powodowały, że po prostu my wiedzieliśmy, że coś się dzieje, natomiast szukaliśmy przyczyn. I tak się złożyło, że... Ja tak zapytałam o to, czy ktoś w ogóle wiedział, o co chodzi, tak nie, może troszeczkę to... zbyt potocznie, ale wiem z relacji wielu rodziców, jak to przeważnie, teraz może jest inaczej, ale jak to przeważnie było, że lekarze odsyłają od specjalisty do specjalisty, albo mówią, trzeba przeczekać, zbyt małe dziecko, żeby stawiać diagnozę. Mów, poczekajmy jeszcze. A przecież wiadomo, że tu każda chwila się liczy, prawda? Tak, w tej chwili im szybciej rodzice się dowiadują, tym szybciej mogą wdrożyć te wszystkie czynności codziennych inhalacji, drenaży, leków, które pomagają po prostu jak najdłużej dobrze funkcjonować, jak najmniej zaniedbać ten organizm cały od środka. Żeby jak najmniej inwazyjna była ta choroba dla organizmu, tak. No tak, ponieważ są też później choroby, które są dodatkowe, więc taka codzienna opieka nad pacjentem jest rzeczywiście uciążliwa. No właśnie, powiedzmy, że w przypadku mukowiscydozy nie jest tak, że mamy pacjenta, który się źle poczuł, zabieramy go do przychodni czy do szpitala i tam wskutek opieki, czynności medycznych sytuacja się jakoś tam poprawia, bo mukowiscydoza to jest taka choroba dnia codziennego, gdzie przez 24 godziny na dobę trzeba pacjentowi towarzyszyć w fizjoterapii płuc i oskrzeli, podawaniu enzymów trawiennych przed każdym posiłkiem. No właśnie, fizjoterapia płuc i oskrzeli to są zabiegi służące usunięciu tego lepkiego, gęstego śluzu. Tak? Nie odsysaniu dosłownie. Przede wszystkim te zabiegi polegają na tym, by pacjent nauczył się odkrztuszać, wykaszleć tą wydzielinę, która zalega drogi oddechowe, bo powiedzmy sobie, jeśli tak się nie będzie działo, to tam rozwijają się bardzo niebezpieczne stany zapalne i wskutek nich płuca włóknieją i wielu naszych pacjentów musi być ratowanych choćby przeszczepem płuc. No, to pewnie już ostateczność.
Ja chciałabym powiedzieć jeszcze o, jak w ogóle wygląda taki dzień osoby chorej na mukowiscydozę, zwłaszcza takiego małego dziecka, tak? No tak, bo pan mówi, że uczenie, pan Tomasz powiedział, uczenie od chrztuszania, ale malutkie dziecko... Malutkie dziecko jest po prostu w rękach rodziców i to jest nasze zadanie od początku, żeby każdego dnia po prostu dziecko oczyścić z wydzieliny, która jeżeli zostaje w płucach, powoduje, że tam się gromadzą bakterie, rodzą się stany zapalne, no i cały proces zapalny powoduje z kolei trwający długo, powoduje włóknienie płuc, tak, i powolne jakby no, zamieranie czynności nie płuc. Nie spełniają swoją funkcji, po prostu nie mogą spełniać płuc. Tak. No i właśnie każdego dnia trzy razy dziennie, czasami częściej, ale te trzy to jest takie minimum w przypadku tych małych dzieci. Robimy inhalację rozrzedzające wydzielinę, która trwa no, pół godziny, a potem robimy drenaż. Czy to tak jest mówimy, że to jest drenaż, czyli... dla dziecka, czy jakieś to znaczy dziecko, no na początku dziecko no, nie zna się tego najlepiej, tak? Mm-hmm. Samo inhalowanie takie długotrwałe, bo to nie jest jeden lek, który idzie krótko, tylko tych leków jest kilka. A potem sam drenaż, to też, no my mamy z naszego doświadczenia, możemy powiedzieć, że to był i płacz, to było i no, różne sytuacje dla dziecka niezbyt dobre i komfortowe i trudne, tak? I samo to, że to dziecko nie może się bawić normalnie z innymi dziećmi, tak? Ten dzień nie przebiega zupełnie tak jak każdemu dziecku, tylko musimy pamiętać, że rano trzeba to zrobić, potem po południu, wieczorem. Jakby to jest kontrola, tak? Nad tym, co, jak dziecko, czy trzeba jakby pilnować tych pór wszystkich, tak? I przeprowadzać wszystkie zabiegi. Tak. Jeszcze może dodajmy, że mówimy o dziecku, mówimy o pacjencie, ale można powiedzieć, że mukowiscydozą dotknięta jest cała rodzina, bo moja małżonka przed chwilką wspomniała o tej fizjoterapii, jaką trzeba stosować przez no, w sumie wiele godzin dziennie. Zmienia się sposób życia rodziny. W naszym przypadku dość szybko po zdiagnozowaniu Adama, jedno z nas, moja żona konkretnie, musiała zrezygnować z pracy. Tak. Tak. Na paradoks polega na tym, że mukowiscydoza jest też niestety chorobą drogą. Żeby pozwolić sobie mieć chore dziecko, trzeba mieć dużo środków materialnych na leki, które są w dużym stopniu w Polsce nierefundowane. Jesteśmy pod tym względem w sytuacji znacznie gorszej niż kraje choćby Europy Zachodniej, a więc tu pojawia się pewien paradoks. Musimy zdobyć więcej pieniędzy, musimy tych środków szukać na sprzęt rehabilitacyjny, odżywki. Więcej musi pracować, więcej zajęć, jego obecność w domu jest, że tak powiem, rzadsza. Jest rzadkością, tak, a jednocześnie potrzeba i to nie tylko jednego rodzica. Wspierania, tak. Ale często i pomocy, obojga. Nawet nie wspierania, ale rozłożenia tych obowiązków pewnie na dwie osoby. Też nie jest łatwo podzielić się opieką, na przykład z jakąś osobą z rodziny albo z nie wiem, znajomych, czy z jakąś opiekunką na przykład, ponieważ trudno jest nawet zachęcić takie osoby, tak, do współpracy, bo po prostu ludzie się boją, tak? Boją się takiej odpowiedzialności. Tak. Więc faktycznie najczęściej to jest tak, że mama na wiele lat jest wyłączona z pracy, tak, nie może podjąć pracy, a jednocześnie nie ma już dochodów, tak? Tak. No to jest właśnie taki paradoks w tym wszystkim, że droga bardzo choroba, wymagająca bardzo dużych nakładów, ale jednocześnie nie mogę pracować. Tak? To jest coś takiego no, bardzo przykrego, że w zasadzie ten obraz rodziny, w której żyje dziecko z niepełnosprawnością jakąkolwiek, powtarza się cały czas tu u nas w Polsce. Tak, no całe rodziny są dotknięte tą chorobą. Też widzimy, jak bardzo trudno znosili to rodzeństwo, gdzie uwaga rodziców jest skupiona na tym dziecku, które rzeczywiście potrzebuje tego czasu, żeby wspomóc w tych wszystkich codziennych czynnościach, inhalacjach, drenażach, ćwiczeniach, motywowaniu do pilnowania tych tabletek, enzymów. Tak, gdzie rzeczywiście jaką potrzeba wielkiego wsparcia mądrość, żeby jakoś i w środowisku. Te pozostałe dzieci nie zostawić.
Dokładnie. Mądrość, ale i siłę, i tak. czas, i w ogóle. No skąd to brać? To też jest wielki problem później na przykład powrotu do pracy, jak to było w sytuacji tak, tej Tak, ja wróciłam do pracy po 15 latach nieobecności w pracy i nie było wcale to łatwe, dlatego że ja nie wróciłam jakby do swojego miejsca pracy, znaczy pośrednio może tak, ale ten proces poszukiwania, tak, po tym jak upłynęło tyle lat i zmieniły się, świat się po prostu zmienił, tak, a moje kwalifikacje gdzieś zupełnie zostały, więc od tej strony to było trudne. I jakby też druga kwestia to jest ten moment, kiedy trzeba przekazać odpowiedzialność dziecku, tak? 19-latkowi albo jednak wcześniej. A jednak mimo to człowiek jest cały czas w jakimś napięciu, prawda? Tak. No tak, tutaj małżonka moja wspomniała o tym przekazaniu odpowiedzialności, bo to jest tak, że rzeczywiście spraw, o których musimy jako rodzice, pacjenci, środowisko pamiętać jest bardzo wiele. To są enzymy, to jest codzienna, długotrwała fizjoterapia, to są odżywki, ale to jest także funkcjonowanie w otoczeniu, wśród innych ludzi i wśród innych chorych. Na przykład takim poważnym problemem dla nas, takim ograniczeniem naszego życia jest niemożność kontaktowania się pacjentów chorych na mukowiscydozę bezpośrednio Adam ze sobą. Adam nie może mieć kolegi chorego na mukowiscydozę? Nie może się z nim kontaktować? No może się z nim kontaktować, ale dzięki elektronice i dzięki internetowi oczywiście. A natomiast to jest bardzo bezpośrednio? No właśnie, to jest bardzo bolesna sprawa, dlatego że pacjenci chorzy na mukowiscydozę z uwagi na to, że to jest choroba układu oddechowego, mogą być dla siebie groźni z uwagi na infekcje dróg oddechowych, a więc oddech, dotyk, kichnięcie, podanie sobie ręki, to są wszystko takie elementy życia codziennego, które są zagrażające, które musimy wyeliminować. A więc to jest jeszcze jedno ograniczenie, z jakim pacjenci chorzy na mukowiscydozę muszą żyć. Ja jeszcze dodam, że to nie są takie zwykłe bakterie, tak, które z którymi się spotykamy normalnie, tylko bakterie, które bardzo są trudne do leczenia i potem stopniowo w ramach, no, i ileś razy się to leczenie odbywa w życiu, wielokrotnie, dochodzi do takiego momentu, że po prostu nie ma już czym leczyć, tak? I to jest taki moment bardzo trudny dla każdego pacjenta i dla rodziny, kiedy ta świadomość jakby narasta, tak? Że zbliżamy się do takiego momentu, że kończą nam się środki leczenia, tak? Bakterie uodparniają się na konkretne szczepy bakterii, uodparniają się na leczenie antybiotykami. Tak, no to jest największy problem jest w tej chwili. Tak, i też trzeba życie są leczeni praktycznie antybiotykoterapią, to te bakterie są groźne dla nich nawzajem. Jeżeli już któryś chory jest nosicielem konkretnych szczepów bakterii, które już są uodpornione kompletnie na leczenie, to gdy spotka drugiego chorego, albo właśnie w sytuacji się zadzieje takiej, że ta bakteria może przekazać drugiemu choremu, jest to bardzo niebezpieczne. I z tym się borykamy też na oddziałach szpitalnych, w poradniach, tam gdzie nasi chorzy się spotykają, to muszą bardzo mocno się omijać. Są niezbędne warunki izolatkowe, o które też zabiegamy i walczymy. Praktycznie można powiedzieć, że w Polsce nie ma w całym naszym kraju ośrodka, który by spełniał europejskie standardy leczenia i diagnozowania mukowiscydozy dla chorób, osób chorych i dzieci i dorosłych, gdzie ta średnia wieku na szczęście nam się przesuwa, gdzie jest coraz więcej osób dorosłych, które chorują. Nie ma dla nich miejsca, gdzie by byli objęci kompleksową opieką, gdzie te warunki izolatkowe byłyby zapewnione, żeby nie mieli styczności z innymi. Co to znaczy, bo pani Aneto, pani dyrektor, pani wie, o czym pani mówi, ale być może rady izolatkowe, co to znaczy? Dziecko w szpitalu musi mieć osobną salę? Tak, musi mieć osobną salę z węzłem sanitarnym, tak żeby nie spotykało innych chorych. No ponieważ to jakie są możliwości w warunkach naszych szpitali? Znaczy, naszą wielką radością jest fakt, że pierwszy ośrodek w Dziekanowie, który powstał rok temu, jest to ośrodek niestety cały czas dla dzieci, właśnie ma już takie warunki, które zapewniają to bezpieczeństwo naszych chorych. My na terenie Polski Północnej, gdzie działa nasz ośrodek gdański oddział, tak, praktycznie w dziecięcym szpitalu na Polankach w Gdańsku są leczeni wszyscy nasi chorzy. I na oddziale mamy tylko jedną izolatkę. Nasi pacjenci czekają czasem w stanie zaostrzenia, w stanie, no już
już bardzo poważnym zaostrzeniu choroby, gdzie ta wydolność płuc jest na poziomie czasem 20%, czekają na oddział na szpital, w szpitalu, żeby móc być przeleczeni. Więc to też jest nasze zabieganie. Na zachodzie, w innych krajach, jest też wypracowany cały system opieki domowej, czego u nas w ogóle w Polsce nie ma. I o to też zabiegamy, żeby chorzy mogli być leczeni w swoich domach, bo to jest najbezpieczniejsze środowisko dla nich, żeby nie załapali tych bakterii, które są dla nich, no, wyraźnie skracające życie. Więc apelujemy tutaj też i cały czas mówimy o tym, że potrzeba dla naszych chorych stworzenia podobnej, jak jest wypracowana w opiece hospicyjnej, takiej struktury opieki kompleksowej w ich domach, tam, gdzie będą mogli mieć zapewnioną antybiotykoterapię dożylną, gdzie będą mogli mieć zapewnioną opiekę fizjoterapeutów, gdzie ta fizjoterapia jest na wysokim poziomie, niezbędna praktycznie, żeby przyuczać tych rodziców, przyuczać pacjentów, jak odpowiednio zrobić inhalację, jak odpowiednio zrobić drenaż, żeby ta wydzielina rzeczywiście została wydobyta z ich organizmów. Więc to jest cały szereg też potrzeb dietetyka, wsparcia pod kątem dietetyki, gdzie właśnie tak jak Bożena tu wspomniała, nasi pacjenci bardzo szybko tracą na wadze. Ich organizm nie trawi. Przed każdym posiłkiem biorą enzymy trawienne, które też brakuje ich w aptekach, gdzie jest ich podstawowym lekiem każdego dnia enzymy trawienne przed każdym posiłkiem, a my w tej I nie chwili... nie są refundowane jeszcze dodatkowo. Nie są w pełni refundowane. Te refundacje cały czas się zmieniają niestety na niekorzyść naszych pacjentów. I tutaj potrzeba takiej kompleksowej opieki, która by była sprawowana dla naszych pacjentów, wsparcia psychologicznego. To są też w wymiarze duchowym. To są tak niezbędne potrzeby, których cały czas brakuje. Możemy powiedzieć, że nasze towarzystwo, centrala w Rabce, powstało już ponad 30 lat temu. To jest blisko, tak jak powstał ruch hospicyjny w Polsce. I możemy się zachwycać tym. Dzisiaj akcja Pola Nadziei, że tak pięknie to funkcjonuje już w wielu miastach, miejscowościach, nie brakuje tej opieki takiej domowej. A możemy powiedzieć, że wśród naszych chorych na mukowiscydozę w Polsce cały czas brakuje podstawowych właśnie możliwości tej opieki sprawowania w wymiarze również takim domowym, jak i ośrodków szpitalnych. Więc też o to zabiegamy jako towarzystwo. Ja jeszcze chciałbym wrócić do takich dwóch wątków, które poruszyliśmy przed chwilą w naszej rozmowie. To znaczy jeden wątek dotyczy tej opieki szpitalnej nad naszymi pacjentami. 19 lat temu, kiedy zdiagnozowany został nasz syn, to w tym nieszczęściu, jakim była wiadomość o tej diagnozie, mieliśmy szczęście, bo mieszkaliśmy i mieszkamy nadal w wielkim mieście, gdzie funkcjonowała i funkcjonuje nadal jedna z nielicznych, ale też najlepszych w Polsce poradni mukowiscydozy. Ale pani Bożena powiedziała, była w Rabce i u was. Tak. Ale też poznając inne osoby dotknięte mukowiscydozą, zauważyliśmy, że ta poradnia dziecięca jest wystarczająca, ponieważ praktycznie nie ma pacjentów dorosłych. Tak było 19-20 lat temu. Te osoby poznane przez nas z mukowiscydozą dorosłe można było policzyć w naszym regionie na palcach dwóch rąk. Natomiast postęp medyczny, jaki się dokonał w tym czasie, powoduje, że dzisiaj dzięki Panu Bogu i lekarzom i medycynie mamy bardzo wielu pacjentów dorosłych. Natomiast system za tym nie nadąża. W dalszym ciągu mamy tylko możliwość, aby de facto zgodnie z procedurami w naszym regionie leczyć dzieci. Nie mamy natomiast, opieka medyczna nie nadąża za tymi starzejącymi się, dorastającymi dziećmi. Jeszcze może drugi wątek, bo ja tutaj powiedziałem takie słowo o zagrożeniu. Pacjent chory na mukowiscydozę jako zagrożenie, ale podkreślmy dla innego pacjenta chorego na mukowiscydozę. Jeśli nie państwo zdrowe, spotkacie kogoś, kto jest bardzo szczupły, kaszle, ma maseczkę na twarzy, to ze względu na to, żeby siebie chronić, innych zarazić. Ale jesteście państwo, spotykając taką osobę zdrowi, nie chorzy na mukowiscydozę, to przywitajcie się z nim, można mu podać rękę, można się z nim zaprzyjaźnić. Dla pacjenta zdrowego, nie chorego, nie ma żadnego zagrożenia. Mukowiscydozą nie można się zarazić. Nie można się zarazić też tymi infekcjami, które nasi pacjenci łapią, jak to my brzydko mówimy. To zagrożenie dotyczy oczywiście tylko innych chorych na mukowiscydozę. To jest też ważne dlatego, że wobec braku możliwości kontaktu z tymi, którzy najlepiej nas rozumieją, bo mają te same doświadczenia, chorują na tą samą
chorobę, mają podobną drogę życiową. Wobec braku możliwości z tymi, z którymi mamy taką wspólnotę, mówię tu w liczbie pojedynczej, mając na w pierwszej osobie, mając na myśli chorych, no tym bardziej potrzebujemy innej bratniej duszy, przyjaciela. Mm-hmm. Tak. Bo pani ja Dorina przesunęła mikrofon, dlatego ja się nie wtrącam, bo wiem, że żona coś dopowie. Tak, bo jeszcze chciałam to powiedzieć właśnie, bo chciałam, żebyście sobie państwo wyobrazili taką sytuację, że nasze dzieci, ogólnie mówiąc, no leczą się w szpitalu dziecięcym i nasz syn ma teraz 19 lat, inna pacjentka ma lat 30, powiedzmy 8 i ona też jest w tym szpitalu dziecięcym. I no to już jakby świadczy o tym, jak nasz system nie nadąża, tak, bo no proszę sobie wyobrazić taką osobę dorosłą, wokół która po pierwsze musi siedzieć w izolatce i nie może z niej wychodzić, a po drugie dookoła są dzieci. To też jest nawet dla innych rodziców, którzy przychodzą w odwiedziny do swoich dzieci, które inaczej chorują, czy mają tam jakieś... Zadziwiające i może jest poczucie zagrożenia troszkę rodziców. Tak. Jest to na pewno takie też trudne, ale też myślę od takiej strony właśnie takiej psychicznej, dla tych dorosłych, że oni są znów jakby cały czas jeszcze ni to dzieci, ni nie mają swojego miejsca w tym systemie, tak? Ja myślę, że jeszcze nawiązałabym właśnie do tego, co Tomasz powiedział, że nasz system nie nadąża. Naszym wielkim smutkiem i bólem jest to, że na Zachodzie, w Europie i nie tylko, są wypracowane już metody, jak leczyć, jak wydłużyć tą jakość życia, jak sprawować tę opiekę, jakie już leki mamy, które niestety u nas są niedostępne. I myślę, że w naszym środowisku takie trudne doświadczenie ostatnich dni. W piątek odeszła od nas 11-letnia Julka i 23-letnia Emilia. I ja mam głębokie przekonanie, że gdyby tym rodzinom zapewnić lepsze warunki, które już wiemy, jak leczyć, jak sprawować tę opiekę, dziewczyny mogłyby dłużej cieszyć się życiem, w lepszych warunkach mogłyby funkcjonować i te rodziny nie musiałyby przeżywać tego rozstania, które przeżywają teraz. Więc no, naszym zabieganiem jako towarzystwa jest właśnie prośba do wszystkich osób decyzyjnych, żeby coś się zmieniło w naszym kraju, żeby móc zaczerpnąć z tego doświadczenia. Dla mnie wielkim smutkiem jest to, jak pani doktor wręcz musi sugerować, proszę tej rodzinie, aby wyjechała gdzieś do tego kraju, bo tam jest lepsza opieka na tą mutację genu. Ta rodzina niech jedzie do innego kraju, bo tam są dofinansowane leki na ich mutację genu. I to jest dla nas straszne, że rodziny są postawione czasem wobec tak trudnych decyzji, że muszą emigrować ze względu na to, żeby ich dzieci mogły dłużej żyć. Tak. Bo tam już medycyna czy państwo oferuje takie warunki, żeby to życie mogło być w lepszej kondycji, w lepszych warunkach i dłuższe i radośniejsze. Mimo iż wy jako stowarzyszenie staracie się cały czas o pozyskiwanie środków na leczenie dzieci, to jednak jest niewystarczające. Potrzebna jest zmiana systemu. No tak, to jest podstawa. Bez tego my możemy się napracować jako stowarzyszenie. To jest stowarzyszenie rodziców, gdzie zgromadzili się rodzice, żeby móc razem, wspólnie więcej mówić o tym, co jest problemem tej choroby. Ona jest jeszcze cały czas nierozpoznawalna w środowisku. Po naszych chorych, gdy spotykamy je na ulicy, gdy pracujemy z kimś chorym na mukowicę, nawet możemy nie wiedzieć o tym. Tej choroby nie widać na zewnątrz, a od wewnątrz organizm cały jest zniszczony. I my bez pomocy osób decyzyjnych, no nie zmienimy tego, że nasi chorzy będą mogli rzeczywiście żyć prawie dwukrotnie dalej. Bo akcyjność nie wystarcza. Nie wystarcza, tak, mimo iż staramy się. Teraz mamy zbiórkę na koncentratory tlenu, czyli urządzenia, które kosztują 1% ogromne i tak dalej, tysiące. I właśnie zbieramy, żeby nasi chorzy, ci, którzy już czekają na przeszczepy płuc, którzy praktycznie 24 na dobę potrzebują tych koncentratorów dostępu do tlenu, żeby mogli oddychać, dotlenić cały organizm, nie są w stanie finansować zakupu takiego sprzętu. Jeden kosztuje prawie 13 tysięcy. Robimy zbiórki na to, żeby wspomagać leczenie, wspomagać fizjoterapię taką domową. Też staramy się właśnie uczestniczyć, pozyskiwać środki z różnych konkursów, źródeł zewnętrznych, od sponsorów, darczyńców. Chcemy mówić o tym, że te osoby żyją wśród nas, że chcemy być dla nich,
ale też i prosić o wsparcie. Mają prawo życia w środowisku, tak? Niepotrzebne są nam hasła, tylko potrzebne są, potrzebne jest stworzenie warunków, żeby każdy człowiek, nawet słaby, mógł żyć. I nawet takie zrozumienie, że jak uczeń czy student często ma absencję, tak? Ponieważ jest na przeleczeniu w szpitalu, albo nawet jego codzienność, zaostrzenia choroby powodują, że zostaje w domu, że się go nie wydala z uczelni. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, tak? Że dziewczyna, która chciała w miarę normalnie funkcjonować, zaczęła studia, próbowała, dojeżdżała nawet z małej miejscowości pod Gdańskiem, tak, na uczelnię. Niestety właśnie została skreślona z listy studentów, ponieważ... Na absencję. Dokładnie. Skoro już mówimy, zaczęliśmy mówić, pani mówiła, pani dyrektor, że wasze dzieci... czy podopieczni, nie wiem jak to nazwać, może dzieci lepiej, chociaż oni też dorastają. Już są dorośli, tak? Dorośli. A więc dorośli. Już w tej chwili do szkoły, studiują. 50 na 50 już prawie. Powiedzmy, jakie to są dzieci, bo intelektualnie rozumiem sprawne. Fizycznie gorzej jest z fizycznością, dlatego że jest ciągłe zagrożenia życia i tu mówili państwo, szczególnie rodzice, o tym wychudzeniu organizmu i tak dalej. Ale głównie interesuje mnie problem psychiki, bo wyobrażam sobie dziecko, które właściwie cały czas żyje z poczuciem zagrożenia. Chociażby rodzice starali się robić wszystko, żeby dziecko tego nie odczuło, ale to jednak te zabiegi 3 razy dziennie, a często częściej, prawda? Tak. To jednak sprawia, że dziecko wie, że właśnie ciągle musi, koło niego coś się dzieje. Jaka osobowość się może wykształcić takiego dziecka? Skoncentrowany na sobie? Jakiś egocentryk? No, przepraszam, że takich twardych słów używam, ale to może być zagrożenie, prawda? Bo tu jest też takie zadania dla rodziców. Jak prowadzić takie dziecko, żeby ono w miarę normalnie odbierało świat i innych ludzi, prawda? Żeby niezbyt na sobie było skoncentrowane. To jest bardzo trudne. Ja powiem tak, że my z moją małżonką mieliśmy takie poczucie, że mamy wszelkie możliwości, jeśli chodzi o nasze środowisko, wykształcenie, żeby poradzić sobie z tą piękną rolą rodzica, natomiast jesteśmy dzisiaj zbudowani z różnych błędów, które jako rodzice popełniliśmy, dlatego że... No jak każdy człowiek, panie Tomaszu, zbudowany trudne doświadczenie, przede wszystkim z błędów. Oczywiście, trudne doświadczenie tej choroby to są takie doświadczenia życia codziennego zupełnie nieprzewidywalne, niewyobrażalne i na pewno nadopiekuńczość. To jest coś, co pani mi tutaj zasugerowała bardzo mocno i zaświeciła mi się taka czerwona lampka przed oczami. To oczywiście jest jeden z tych błędów, które najlepiej dzisiaj widzimy, dlatego że my musieliśmy przez lata dbać i zadbać. Musieliśmy. To taką pochyłą czcionką w tej mojej wypowiedzi. Wydawało nam się, że nie możemy naszemu dziecku zostawić tej odpowiedzialności, bo jeśli zapomni wziąć enzymów, jeśli nie zrobi inhalacji, no co to się stanie? Jakie są nasze dzieci? No też chciałoby się powiedzieć, no są zupełnie normalni, mają te same zainteresowania i potrzeby, co inni, no ale na przykład... ograniczenia są, nie da się ukryć. No ale to nie obciążenie. Obciążenie dziecka, że musi ciągle siebie obserwować, ciągle coś robić wokół siebie, sygnalizować, że jest coś nie tak. Tak, i to rodzi bunt, bo oczywiście no, młody człowiek, który wchodzi w okres dojrzewania, próbuje te kajdany, może tak powiem pół żartem, zrzucić, próbuje się uniezależnić, a rodzic dociska i bardzo, bardzo jest to trudne dla rodziców. Ale myślę, że też przez to, że nasi pacjenci zmagają się z tym no, od lat, też są dużo bardziej dojrzalsi. Nasza młodzież czy osoby dorosłe, w zeszłym tygodniu nawet była u nas, no w sumie praktycznie 4 tygodnie była na oddziale Wiktoria, która była w ciężkim stanie pierwszego w życiu krwioplucia i takiego mocnego zaostrzenia choroby. Dla mnie to jest takie trudne, kiedy słyszę, tak, że taka młoda dziewczynka, która praktycznie ma wielkie marzenia i pragnienia,
usposobienia, żeby żyć, staje wobec tematu śmierci, staje wobec tematu odejścia, rozstania, gdzie właśnie możemy mówić, że rodzice, no tu pilnują, zrób drenaż, zrób inhalację, tu ćwicz, bo to ci pomoże i tak dalej, więc z jednej strony ta na to odpowiedzialność, a z drugiej strony taki młody człowiek, który właśnie ma pragnienia, żeby marzyć, ma prawo do tego, żeby realizować swoje marzenia, a właśnie ten organizm nie pozwala na to, więc to się wzmaga jeszcze więcej jakiegoś takiego prawa do tego, żeby się sprzeciwić wobec tej choroby. Ale z drugiej strony też muszę powiedzieć, że dla mnie, pracując w tym środowisku i spotykając te wszystkie osoby, to często jest wielkie świadectwo wiary, gdzie ci ludzie zanurzają właśnie swoją ufność Panu Bogu, w Matce Bożej. I dla mnie to jest niejednokrotnie spotkanie z człowiekiem, który chwyta się tego, co jest najważniejsze, tak? Chwyta tej nadziei, że jest ktoś, kto nad nim czuwa, kto się nim opiekuje. A z drugiej strony mam też takie doświadczenie, że towarzysząc takim osobom, doświadczam, że ja się zmieniam, że to jest piękny dar dla mnie móc być z tymi osobami, choć bardzo trudne doświadczenie, to jest piękne, jak niewiele trzeba z naszej strony, żeby pojawił się uśmiech na tej twarzy. Czasem wystarczy być. My też w tej chwili rozpoczynamy takie działania wolontariatu towarzyszącego i zapytałam rodziców, zapytałam pacjentów, co potrzebujecie z naszej strony? Jak wam możemy pomóc, gdzie 2-3 tygodnie jesteście na oddziale zamknięci w małym pokoju? I takie zwykłe, proste odpowiedzi. Po prostu bądźcie, przyjdź do mnie, porozmawiaj, zagraj w karty, weź mnie na spacer, gdzie będzie lepiej. Tak niewiele potrzeba czasem, a właśnie tak jak Bożena powiedziała, w nas jako osobach zdrowych często jest lęk. Lęk przed chorobą, przed tym, że nie wiadomo co trzeba. A tu najważniejsze jest, żeby być, żeby mieć dobre intencje. Drodzy Państwo, w audycji dla chorych dzisiaj w Radiu Maryja, jak Państwo słyszą, rozmawiamy o mukowiscydozie. Godzina 13:36. Pewnie niedługo oddamy głos radiosłuchaczom, jeżeli zechcą z nami rozmawiać. Ale chciałabym jeszcze, no bo dotykamy, chociaż jestem bardzo wdzięczna Państwu, że Państwo tak, że ja nie muszę jak gdyby inicjować tej rozmowy. Państwo widać, że doskonale wiedzą, co jest ważne. To jest ta codzienność. Tak, chorych. To jest nasza codzienność. Chciałabym jeszcze, żebyśmy dotknęli chociaż troszeczkę sprawy stowarzyszenia, znaczy roli grup wsparcia, bo stowarzyszenie to jest równocześnie grupa wsparcia dla rodziców, prawda? Tak, tylko że to jest o tyle trudne, że nasi chorzy, z racji tego, że jednak mukowiscydoza jest w grupie chorób rzadkich, mimo iż najczęstszą, to jednak chorobą rzadką, jest bardzo duże rozproszenie naszych podopiecznych i praktycznie na terenie całej Polski Północnej możemy powiedzieć, że w tej chwili mamy około 3000 osób zdiagnozowanych. I nawet jak my jako w Gdańsku organizujemy różnego rodzaju spotkania, warsztaty, szkolenia, to największym problemem jest dla rodzin ludzi z tej odległości 100, tak, 200, naturalnie. 300 kilometrów zostawić chore dziecko, gdzie właśnie, jak Bożena powiedziała, raczej nie ma chętnych, żeby sprawować tę opiekę nawet wśród najbliższej rodziny. Pani dyrektor, ja tak długo nie robiłam, chociaż cały czas miałam świadomość, co najmniej od 15 lat, że muszę taką audycję tu zorganizować. Cały czas miałam świadomość, że jest to tak trudne do zorganizowania. Rodzice muszą zostawić swoje dziecko. Tak, i to jest trudne, ponieważ właśnie brakuje cały czas tej opieki domowej. My w tej chwili nawet organizujemy i rozpoczynamy projekt fizjoterapii domowej. A jak pani sobie wyobraża taką opiekę domową? Proszę jakoś powiedzieć nam, o co by chodziło w tej opiece domowej? To, co jest bardzo ważne w takiej kompleksowej opiece. Bo pani powiedziała, opiece, pani tak. dyrektor, że na zachodzie jest czymś oczywistym, że jest opieka domowa, więc rozumiem, że tutaj też chodzi o opiekę medyczną, nie tylko o towarzyszenie. Tak, dokładnie. Opiekę lekarza, opiekę pielęgniarki, opiekę fizjoterapeuty, opiekę psychologa, opiekę duszpasterską. A więc osób, które będą przychodzić do domu, tak? Tak, oczywiście. I w których nasi pacjenci będą mieli też każdej możliwości, ponieważ tutaj zaostrzenia
pojawiają się z minuty na minutę. To nie jest tak, jak ja się przeziębię, o trochę mi dzisiaj gardło boli, jutro dostanę katar, no gorączka za chwilę też przyjdzie. Tutaj zaostrzenie, infekcja natychmiast tak jakby dotyka naszego chorego, szczególnie w tych przypadkach, gdzie już są w cięższym stadium choroby. I tutaj no, opieka medyczna jest potrzebna natychmiast. I jak możemy, nie wiem, mówić, że jest dobrze, skoro na terenie Pomorza nasi podopieczni właśnie jadąc do lekarza, gdzie jeszcze właśnie często nie ma miejsc izolatkowych u nas w szpitalu, czasem muszą czekać tydzień, dwa, a mają do przejechania 100, 200, 300 kilometrów do najbliższego ośrodka, który się nim zajmie, gdzie lekarz będzie wiedział, jakich leków podać. To też jest nasze zadanie jako stowarzyszenia, gdzie staramy się edukować środowiska lekarskie. Też jest Towarzystwo Mukowiscydozy, jest to stowarzyszenie lekarzy i fizjoterapeutów całego świata medycznego, gdzie też są organizowane konferencje ogólnopolskie i nie tylko, gdzie właśnie pragniemy edukować i całe środowiska medyczne. My w tej chwili w Gdańsku nawet dzisiaj mamy konferencje i szkolenie takie warsztatowe dla fizjoterapeutów, żeby oni jak najlepiej też umieli sprawować opiekę nad pacjentami. Czy to szkolenie wy organizujecie jako stowarzyszenie? Jako stowarzyszenie, dokładnie. Więc no, marzymy o tym, żeby opieka była, no tak jak mówię, bardzo podobnie jak w opiece hospicyjnej, tak? Gdzie w tych miejscach, gdzie nasi chorzy mieszkają, żeby te... No właśnie, organizacje zespół, odpowiedzialne, zespół ministerstwo, tak, wydobyło jakieś środki finansowe, żeby móc sfinansować tę opiekę, przygotować odpowiednio lekarzy, przygotować pielęgniarki, fizjoterapeutów, żeby potrafili sprawować opiekę nad osobami chorymi na mukowiscydozę. I powiem tak, no naszym doświadczeniem jest takie, że lekarze naszych pacjentów znają praktycznie całe życie, tak? W ośrodku, gdzie u nas w poradni jest doktor Trawińska, która sprawuje tę opiekę, to ona wszystko wie o tych rodzinach, tak? Ale to też tak być nie może, że na terenie całego Pomorza jest jedna poradnia leczenia mukowiscydozy. Ponieważ no, ci pacjenci czasem naprawdę mają problem, żeby dotrzeć do tego ośrodka. I no ale większym problemem jest nawet nie ilość tych ośrodków, ale to, że w tych ośrodkach nasi pacjenci są szczególnie narażeni na złapanie kolejnych infekcji bakteryjnych. Tymi bakteriami, które są już uodpornione na leczenie antybiotykami. Więc ta opieka domowa przede wszystkim zapewnia im to bezpieczeństwo nie zarażania się tymi bakteriami i to wpływa na jakość ich życia i zdecydowanie na długość ich życia. Na zachodzie ludzie żyją dwa razy dłużej. I ja się na to nie mogę zgodzić. W moim sercu po prostu jest płacz. Tutaj Aneta mówi o opiece domowej, ale też jakby najważniejszą częścią, tak mi się wydaje, tej opieki jest antybiotykoterapia domowa, czyli no, taka sytuacja, kiedy pacjent pierwsze jakieś dawki antybiotyku dostaje na oddziale szpitalnym, ale potem w zasadzie mógłby to robić w domu. I w świecie to po prostu funkcjonuje, tak? To znamy takie przypadki, na przykład u naszych zachodnich sąsiadów, tak? Gdzie po prostu pacjent zostaje wyposażony w odpowiednie środki na te tam 2 czy 3 tygodnie. A więc są możliwości wzorowania się. Tak, oczywiście. To jest tylko kwestia jakby, no, decyzji pewnych. To już ostatnie będzie słowo, panie Tomaszu. Nie, tak, chciałem wspomnieć, Tomasz, że przeszkolony pacjent lub jego przeszkolony rodzic jest w stanie bez większego trudu podawać dożylnie leki w tym naturalnym środowisku, tam gdzie ten pacjent się czuje najlepiej, gdzie nie musi pokonywać tych często setek kilometrów, jak o tym wspomniała Aneta. No to, to jest to, co na świecie się udaje, a u nas w kraju, no niestety, jeszcze się nie udało i troszkę stukamy głową w mur, no ale będziemy stukać i ten mur kruszyć. Ponieważ jest już 13:43 minuty, dobrze byłoby, żebyśmy oddali głos radiosłuchaczom. Może ktoś zechce do nas zatelefonować. Drodzy Państwo, rozmawiamy o mukowiscydozie. Tymczasem Państwu, moim gościom, dziękuję za to, co do tej pory, a zobaczymy, czy będą jakieś telefony na ten temat. Dziękujemy. Podaję telefony. Ojciec Janusz jest z nami w czasie tej audycji. 655-23-55, 655-23-56, 56 numer kierunkowy, dwa numery dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy. 48-56 kierunkowy, 655-23-33, 655-23-66. Słuchamy? Halo?
Halo, Szczęść Boże. Szczęść Boże. Adam z Mazowieckiego. Witamy Pana. Pozdrawiam Panią Barbarę, bo jestem stałym słuchaczem i gości studio. Bardzo serdecznie. I chciałem właśnie wspomnieć o takim przypadku, że kiedyś dzwoniłem do Radia Maryja i też była Pani doktor i mówiliście wtedy o chorobach kobiecych. Ja wtedy wspomniałem o żyworódce, no i wtedy od razu mnie rozłączono, bo Pani doktor powiedziała, że nie można mówić o ziołach, bo ludzie przestaliby się leczyć. Ale Panie Adamie, wie Pan co, mamy 15 minut na rozmowę, proszę. Tak. Już sekunda. Na drugi dzień słyszę w Radio Maryja wspaniały program o żyworódce. I bardzo się z tego ucieszyłem i dlatego chciałem powiedzieć, że próbujcie leczyć ziołami. Tak, dziękujemy Panu bardzo i myślę, że rodzice, Panie Adamie, tak? Panie Adamie, z całym szacunkiem dla Pana. Nie, i chcę, żeby to była rozmowa na temat bardzo. Słuchamy, halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Janek z Lubuskiego. Witamy Panie Janie. Ja trochę zajmuję się medycyną taką niekonwencjonalną. Moja przygoda zaczęła się między innymi od profesora Aleksandrowicza. On między innymi podaje w kuchni i medycynie dwa przypadki w Japonii, gdzie zastosowano witaminę C. Witamina C w 90% zabija każdego jednego wirusa. Proszę Pana. Panie Janie, dziękujemy bardzo. Informacja została podana. Pozdrawiamy Pana serdecznie i wszystkiego najlepszego. Słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże, Janek Grenda, przewoźny z Monachium. Witam Pana. Chciałbym do audycji dołączyć. Mam wiele uwag odnośnie mojego syna chorego. W związku z tym chciałbym się dołączyć. O, bardzo prosimy. Dyskusji. Czy syn jest chory na mukowiscydozę? To jest choroba bardzo zbliżona do mukowiscydozy. To jest choroba, która się nazywa Kardagener syndrom. Jest to tym różnicą, że to jest cystisze fibrozy jako mukowiscydoza diagnozowana, ale jest to bardzo bliska pochodna. Tak, ale prosimy bardzo, proszę o wypowiedź, tak? Czy jestem na antenie? Tak, jest Pan na antenie od pierwszego momentu. Szczęść Boże, raz pozdrawiam gorąco. Cieszę się za to, że z tego powodu, że ten temat został podniesiony, ponieważ z moich wieloletnich doświadczeń wynika, że zbyt mało mówi się o chorobach genetycznych, genetycznie uwarunkowanych, które są po prostu pomijane w wielu decyzjach rządowych. Ja chciałbym na temat rozpoznania tejże choroby. Otóż w moim przypadku, mojego syna przed 30 laty, była podobna historia, o której mówił już tutaj nasz gość w studio, pan Tomasz, ojciec tego dziecka właśnie, że po 6 miesiącach, u nas też było około 6 miesięcy minęło, nim się rozpoznali lekarze w tej chorobie. To było wtedy w Hanowerze, w dużej klinice hanowerskiej, gdzie pan doktor z wielką satysfakcją przynosi wiadomość, że państwa dziecko jest chore na chorobę, która się nazywa Kardagener syndrom. Jest to bardzo zbliżona do mukowiscydozy. To jest to tylko niewielka różnica w genach, jeśli chodzi o samo. No i co dalej? I co dalej? Jak sobie radziliście? Bo to jest terapię, bardziej. Tak. Jeśli chodzi o. Ja mam to zapisanych kilka punktów. Jeśli chodzi o terapię. Ale mamy mało czasu. Tak. Halo? Halo? Tak, słucham. Mamy mało czasu, więc tylko prośba do Pana, żeby to, co Pan chce powiedzieć, żeby powiedzieć to jakoś tak w takim... Rozumie Pan? Żeby wszystko Pan wypowiedział, ale szybko, tak? Jakoś tak. Trzy punkty mam. W takim razie trzy punkty, proszę bardzo. Tak. Więc chciałbym to skoncentrować się na inhalacji i fizjoterapii. Fizjoterapia jest to jedyna rzecz, która najbardziej pomaga pacjentowi. W perspektywie tych naszych 30 lat, kiedy syn się rozwijał i dochodził do pełnoletności, możemy powiedzieć, jedynie największą nadzieją jest prawidłowo przeprowadzona terapia, fizjoterapia. Jeśli chodzi o takie problemy dorastania, no wiadomo, że nasze drugie dziecko, które się urodziło 6 lat później, nie było, Bogu dzięki, obarczona tymże chorobami.
jednak doprowadziło do tego, że wychowaliśmy małego egoistę. To jest bardzo smutne, ale niestety tak było. Dostrzegliśmy to zbyt późno. Próbowaliśmy to później przeciwdziałać temu zjawisku tego egoizmu, ale to niestety tak już się stało. Teraz mam następny punkt. Jeśli chodzi o perspektywy, te marzenia, te plany dziecka, które dorasta, moim zdaniem należy to uczynić wszystko, żeby temu dziecku dać szansę spełnienia jego marzeń. Bo to jest jedyne, na czym się to dziecko trzyma, no jeszcze tak, tak życiowo, emocjonalnie. To jest spełnienie marzeń. Czyli no, starajmy się jednak spełnić to czy inne marzenie. Niech będzie to jakieś, powiedzmy, niezgodne z zbyt naszymi planami finansowymi czy innymi planami, ale starajmy się przynajmniej, żeby to jednak to spełnić. No i końcowa konkluzja, traktowanie chorych jako takich. Otóż myśmy wielokrotnie popełniali błędy, które sprowadzały się do tego, że traktowaliśmy nasze dziecko wyjątkowo. Otóż tego nie można robić. Niestety to boli matkę, boli ojca. Nie można traktować dziecka inaczej jak inne dzieci, które są w naszym otoczeniu. Niestety tak jest, to boli bardzo, ale tak trzeba, dlatego że to jest dla jego dobra, żeby go traktować normalnie, że on idzie, biega, wysmarka się, później wyczyści, ale wróci, umyty, nieumyty, wróci do domu, tatusiu, jestem, no fajnie było. To są elementy, które budują dziecko. Panie Janie, bardzo dziękujemy. Rodzice się odniosą do tego, co pan powiedział. Uważam, że pana wypowiedź, no nie chcę tu oceniać, ale bardzo ważna była w naszej rozmowie. Tak, tak, bardzo ważna. Pozdrawiamy pana i całą pana rodzinę bardzo serdecznie. Tutaj pan powiedział i ja od razu tak pomyślałam sobie, że to jest taka wspólnota doświadczeń i tych dobrych, i tych złych, i takich właśnie błędów, które rzeczywiście się zdarzają, popełniamy. No, mamy zawsze dobrą wolę i staramy się, ale to tak wychodzi, jak wychodzi, mając świadomość, że życie dziecka jest w naszych rękach, tak? I żyjemy każdego dnia. Ochranianie dziecka tak ciężko chorego jest naturalną sprawą. Jest naturalną sprawą, ale to rzeczywiście ja też mogę powiedzieć, i tu mamy takie doświadczenia od innych naszych pacjentów, że potrzebujemy po prostu też wsparcia psychologicznego i nauczania, po prostu uczenia nas tego, jak z dzieckiem niepełnosprawnym postępować tak, żeby wyrósł z niego człowiek empatyczny i otwarty na innych, a nie skoncentrowany na sobie. Też i nam tego brakuje. Jak ochraniać pozostałe dzieci też, tak? Tak, i właśnie. Tutaj rodzeństwo niestety też bardzo jest tą stroną pokrzywdzoną w chorobie. Tak, dziękuję bardzo. Pan Tomasz chciałby coś dodać, czy nie? Dwa słowa chociaż do pana Jana, bo bardzo, bardzo pięknie, że taki telefon. Tak, rzeczywiście to jest to, o czym pan Jan mówił, to jest ta potrzeba, aby dać temu młodemu człowiekowi szansę, żeby nawet może popełnił swoje błędy. To jest takie pytanie, którego nie rozstrzygniemy dzisiaj, czy zakazywać, czy pilnować, troszcząc się o każdy tydzień, każdy miesiąc, każdy rok życia, czy też bardziej pozwolić na autonomię, popełnienie błędów, które na będą drogie. Na ponoszenie konsekwencji będą, też, tak? Jakichś złych wyborów, tak? Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ojcze, ostatni telefon przyjmiemy. Halo, słuchamy? Halo? Halo? Halo, słuchamy? Halo? Słuchamy Radio Maryja, nie ma. To może, ojcze, to już nie będziemy przyjmować, chyba że... Halo? To, drodzy Państwo, mamy jeszcze troszeczkę do powiedzenia ze studia. No tak, ja też myślę, że... Zobaczcie Państwo, jak długo rozmawialiśmy dzisiaj, jaki to jest temat bardzo, bardzo ważny po prostu dla życia. Nie tylko dla życia rodzin czy dzieci z chorobą mukowiscydozy, ale w ogóle tam, gdzie dla rodziny, gdzie jest dziecko niepełnosprawne. Dotknęliśmy takich problemów, które są jakieś takie...
Tak, proszę. No. Ja też chciałam się jeszcze odnieść do tutaj słów pana Jana odnośnie tych marzeń. Też bardzo mocno w towarzystwie, towarzysząc tym rodzinom, widzimy, jak bardzo całe życie jest skoncentrowane wobec choroby, wokół choroby, życie rodziców i życie rodzeństwa i osób chorych, że często, gęsto nie widzą tego innego świata, ponieważ tych wiele codziennych obowiązków tak ich przytłacza. I naszym też pragnieniem jest spełnianie tych marzeń. Stąd też zorganizowaliśmy 2 miesiące temu w ramach Tygodnia Mukowiscydozy i warsztaty psychologiczne dla naszych rodziców, ponieważ chorzy nie mogą razem się spotykać, więc byli w domach, ale też i pierwszą ogólnopolską pielgrzymkę osób walczących z mukowiscydozą na Jasną Górę. I tam też podejmowaliśmy temat właśnie, żeby mukowiscydoza nie była w centrum, żeby ona nie była tym, co jest tylko i wyłącznie naszym światem. I nasi rodzice ułożyli piękny akt zawierzenia. Ja też poproszę tam Bożena. Tam z wami był ksiądz Bartoszek. Tak, dokładnie. Księdza Wojtka serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy za piękne słowa i za piękny czas przeżyty z nami. Ale też to było bardzo ważne doświadczenie i bardzo wierzymy też, że Matka Boża się nami opiekuje. Pięknym doświadczeniem jest też, że Światowy Dzień Mukowiscydozy jest 8 września w święto narodziny Maryi. Tak, ale może zanim Pani Bożena przeczyta ten akt zawierzenia, bo to może na końcu podajmy jeszcze kontakt do Was. Bo tak. Nie podaliśmy. Tak, kontakt, nie wiem, może telefon, może mail. Jak można z Wami się skontaktować, jak można Was wesprzeć może. Proszę tak, bardzo. Nasze biuro mieści się przy Szpitalu Dziecięcym Polanki w Gdańsku, na ulicy Polanki 119. Jesteśmy tam codziennie od godziny 8 do godziny 15. Jesteśmy też właśnie dostępni. Wszystkie informacje o działalności naszego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Oddziału w Gdańsku są na naszej stronie www.muko.gda.pl. Ja myślę, że jak się wypisze, napisze mukowiscydoza Gdańsk, to też. Tak, ja mamy tak też swój szukałam. Profil na Facebooku, mamy naszą drużynę Mukowalecznych, jeżeli się wpisze hashtag Mukowaleczni, to też są informacje czy o naszych działaniach. Czy telefon jakiś można podać też, bo być może, że ktoś chciałby zatelefonować i poradzić się. Tak, razy. Zapraszam, jak najbardziej. To jest telefon kierunkowy 58 i 554 30 96. Telefon do naszego biura. W tygodniu jesteśmy codziennie. Dziękuję bardzo. I może na koniec ten akt zawierzenia Matce Bożej, który ułożyliśmy. Tak, to na był pielgrzymce. Akt, który wypowiedzieliśmy w Częstochowie 3 marca tego roku. Wielka Boga, człowieka Matko, niepokalana Dziewico Maryjo, Matko naszego zawierzenia, w obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego, zawierzamy dzisiaj Twojemu niepokalanemu sercu osoby chore na mukowiscydozę, dzieci i dorosłych, ich rodziców, rodzeństwo, opiekunów, lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów, wolontariuszy, naukowców, kapelanów, dyrekcje szpitali, władze miast i wsi oraz całego kraju, stowarzyszenia, fundacje i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób wspierają i służą tym chorym. Maryjo, zwracamy się do Ciebie jako wzoru cierpienia i odwagi. Czy Ty uczestniczyłaś w cierpieniu i śmierci Twojego Syna Jezusa Chrystusa? Teraz uczestniczysz w Jego królowaniu. My również przeżywamy cierpienie w naszej codzienności. Ucz nas każdego dnia cierpliwości w walce z tą chorobą i ufności w miłosierną oraz bezwarunkową opiekę naszego Ojca Niebieskiego. Polecaj nas swojemu Synowi, proś za nami i wypraszaj wszelkich potrzebnych łask. Bądź naszą orędowniczką u Twego Syna. Matko Jezusa i Matko nasza Maryjo, idąc za wzorem świętego Jana Pawła II, my również chcemy dzisiaj powiedzieć, jesteśmy celi Twoi. W Twoim niepokalanym sercu składamy nas samych, to kim jesteśmy, nasze myśli, pragnienia, wolę, nasze ciała, smutki, radości, chorobę i cierpienia, zranienia i słabości, całą naszą przeszłość od chwili poczęcia i całą przyszłość. Ty, najlepsza nasza Matko, kształtuj nas, ochraniaj od zła, prowadź i posługuj się nami według woli Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i życie. Amen. Amen. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja rozmawialiśmy o mukowiscydozie. W studiu
gościliśmy, gościmy jeszcze do tej pory panią Anetę Puszko, która jest dyrektorem Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą oddziału w Gdańsku, oraz rodziców Bożeny i Tomasza Tobis, rodziców Adama. Pan Tomasz dodatkowo jest członkiem zarządu towarzystwa. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za obecność w radiu. Życzę wszystkiego, co najlepsze, przede wszystkim siły i takiego poczucia, że nie są Państwo sami. I ja mam nadzieję, że może, to jeszcze taka nadzieja może na wyrost, że może poprzez tą audycję sporo osób jednak usłyszało o tej chorobie, bo myślę jednak, że mało się wie, że może wesprą was dobrzy ludzie i materialnie, ale duchowo i tą obecnością, o której tutaj mówiła pani dyrektor, że dobrze byłoby, żeby na przykład do szpitala, gdzie ktoś jest odizolowany, żeby byli ludzie, którzy nie będą się bali osób chorych na mukowiscydozę. Dokładnie. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I szczęść Boże na wszystko. Boże. Pozdrawiamy Adama, wszystkie dzieci pozdrawiamy, wszystkich dorosłych, którzy są najstarsi w Polsce. Mamy takie osoby, które 45, 50 lat, więc to takie nasze seniorzy mukowiscydozowi, ale rzeczywiście trud ich opieki też jest ciężkie, ale też bardzo serdecznie ich pozdrawiamy i oby wszyscy nasi chorzy mogli dożywać tego pięknego wieku, zakładać rodzinę i cieszyć się życiem. Tego życzymy. Dziękuję bardzo ojcu Januszowi, który był podczas programu, realizował nasz program. Państwu, którzy słuchali tej audycji i którzy włączyli się w audycję. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Wszystkiego co najlepsze. Za tydzień zapraszam na spotkanie na temat program Za życiem. Żegna się Barbara Momot.